wielka radość w rodzinie Zenka Martyniuka. Rodzina się powiększy. Daniel Martyniuk, 33 lat. Znów jest szczęśliwy z Faustyną, dziewczyną, którą zna od wielu lat. Zenon, 53 lat. I Danuta, 54 lat. Martyniukowie naprawdę odetchnęli z ulgą. Ich syn bowiem bardzo się ustatkował przy aktualnej wybrance, a ta ma na niego pozytywny wpływ. Młodzian zaczął jeździć z przyszłymi teściami na koncerty taty. Najwyraźniej wszyscy funkcjonują jak jedna rodzina. A to może oznaczać ślub w 2023 roku. Miłość zupełnie odmieniła syna króla disco polo. Daniel przestał sprawiać problemy. Bardzo poważnie myśli o Faustynie. Dziewczynie, która zakochała się w nim jeszcze zanim zawarł nieudane małżeństwo z Eweliną Golczyńską. I trzeba przyznać, że o niepokornym młodzianie od dawna nie słychać nic złego. Czyżby zrozumiał, na czym polega dorosłe życie? Od jakiegoś czasu słychać plotki o nadchodzącym ślubie młodych. Dziewczyna młodego Martyniuka niedawno pochwaliła się w sieci pierścionkiem zaręczynowym. Jakby na dowód tego w mediach społecznościowych pojawiły się rodzinne zdjęcia Daniela i Faustyny na koncercie Zenka. Towarzyszyli im rodzice narzeczonej Martyniuka juniora. Widać, że wszyscy są bardzo zżyci. Najwyraźniej czeka nasz ciąg dalszy tej miłosnej historii. Danka i Zenek kiedyś nie przypadali za Faustyną, która podobnie jak ich syn prowadziła dość rozrywkowe życie. Ona też się jednak zmieniła. Spoważniała i ustatkowała się. Jak zobaczyli, że ma pozytywny wpływ na Daniela i zrozumieli, że kocha ich syna, to zaczęli się do niej przekonywać, mówi Super Expressowi osoba z otoczenia Martyniuków. Danusia nie może wyjść z podziwu, że jej syn przy tej dziewczynie odnalazł sens życia. O Faustynie wypowiada się w samych superlatywach. Bardzo by chciała, żeby zawsze między nimi było tak pięknie jak teraz. Tym bardziej, że Daniel w rodzinie ukochanej czuje się jak we własnej. Jest tam bardzo lubiany, dodaje nasz rozmówca.